Myślę, że to już ostatni odcinek w ten sposób nagrany, w takiej scenerii remontowej. Następne już będą już tam u mnie na górze w pokoju, który mam przygotowany jako studio. Tam już będziemy nagrywać, myślę, coś konkretniejszego już przygotuję, a co to zobaczymy jeszcze. To z takich newsików. A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Manjaro zdradziłem na rzecz nowego systemu, bo dostałem taki ochrzan od widza. Dlaczego Manjaro, jak on jest syfiasty? I zainstalowałem, tak jak widzicie tutaj, Inventory OS. Zwał jak zwał go. Widzicie tutaj nazwę. I tutaj mamy taką, taki jakby pulpit, który nam się pokazuje po instalacji. Ja go sobie nie wyłączam, mi się za każdym razem pokazuje, bo tu mam w prosty sposób, mogę kilka rzeczy zrobić. Zaktualizować system, zaktualizować serwery lustrzane Arch, lustrzane serwery Inventory OS i kilka innych rzeczy. To mi po prostu troszeczkę tak ułatwia sprawę. Więc ja sobie to zostawiłem. Więc ja to w informacyjnej. Ja to sobie teraz wyłączyłem. Przejdziemy teraz sobie do konkretnej rzeczy, między innymi do parametrów. Do wydajności. Mam tu NeoFedge'a zainstalowanego. Okienko znane wam ze wszystkich systemów Linuxa. Tego od razu nie macie, to trzeba zainstalować. Do instalacji teraz przejdziemy. I taka sprawa. Tu mamy parametry mojego komputera, który bezbłędnie odczytuje, elegancko, nie ma z tym problemu. Aktualizuje sam sterownik, jak chodzi o kartę graficzną NVIDIA RTX-a, nie ma z tym problemu przy aktualizacji. Nawet było napisane, że tam jest zaktualizowane. I zobaczcie, jakie parametry ma. 7% minimalnie, jak wykorzystuje ten komputer. I to jest taki pierwszy odcinek, chciałem wam pokazać, poinformować was, że coś takiego używam. Windowsa jak najbardziej dalej będę używał do odcinków, bo czy do streamowania, do pracy. Ja bez tego sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, teraz tworząc na YouTubie. Chociaż się na to podoba. A to jest system taki, który sobie odpalam i szykuję informacje, zbieram inne rzeczy, które mam czyściutki, przyjemne do pracy, czy jakieś fajne odcinki robię. Chcę zrobić nowy odcinek też a propos grania na Linuxie, nową aktualizację, ale to jeszcze troszeczkę muszę potestować, posprawdzać i kilka innych tematów. Ale dobrze, mamy to zrobione, to teraz zobaczcie. A dobra, bo to się dwa razy wyświetliło. Dobra. To teraz musimy sobie przejść do normalnego terminala. Mamy tutaj terminal. I jak widać, na tym terminalu jest coś takiego, że jest Zedol normalny użytkownik. Żeby przejść na rota, to pisemy CU po prostu, Enter, hasło. Poczekajcie. Ja sobie coś na chwilkę zamknę, zamknij, tak, bo mi tutaj się po prostu coś pomyliłem. CU. I mamy tutaj przedrostek taki, nie Zedol, tylko ROT Zedol użytkownik. I teraz będziemy mogli wszystkie operacje dopiero robić. I dzięki temu system Linux właśnie jest bezpieczny. To jest jedno ważny aspekt. Nawet jak ktoś by chciał się włamać, bez tego nic nie zrobi. Więc dlatego też cenię Linux między innymi. I teraz sobie wpisujemy pacman po prostu myślnik duże S i jak mam to takiego napisane, wpisane w ten sposób, to jest komenda do instalacji. Teraz wpisujemy sobie program, który chcemy zainstalować, na przykład w Discord. Naciskamy Enter. Wyszukało nam, pisze, że do pobrania tyle, do zainstalowania
tyle megabajtów, czyli ile nam pobierze, a poza internetem ile będzie zajmował. To jest wszystko opisane to. I pyta następna zadaje, czy tak, czy nie. Ja naciskam tak i enter. I teraz nam po prostu pobiera te pliki. Chciałem wam pokazać, że to jest proste, przyjemne. Nie musimy chodzić po internecie, szukać, pobierać jakichś plików. Wszystko można zrobić terminalem. Pyk, zainstalowany. Proszę bardzo, wchodzimy tu w internet, mamy Discorda zainstalowanego. Nie ma z tym problemu. Dobrze. Teraz na przykład możemy sobie zainstalować Chromium, czyli to jest Chrome na Linux. Czy chcemy? Tak, chcemy. I proszę bardzo. W ten sposób ja jestem w stanie dosłownie 10 minut przygotować sobie go do takiej wstępnej pracy po zainstalowaniu Linuxa. Więc przyjemnie, elegancko. I teraz właśnie jak to nam się instaluje, to coś wam pokażę. Oczywiście sobie zmieniłem już tryb ciemny, tu ustawiłem. Ale zobaczcie, tutaj jak puściutko jest w tym systemie. Tylko to, co po prostu OBS doinstalowałem w internecie, tutaj to, co widać jest tu w internecie w ten sposób. Oj, czyściutko, zgrabnie, elegancko. Nie ma z tym problemu. I tak samo Lutris czy inne programy, które nazwę wpisujemy, jest, instalujemy, nie ma z tym problemu. Dlatego warto to sobie serwer lustrzany aktualizować na bieżąco. I zawsze nam ściąga nową wersję tego programu, najnowsza jaka jest. Więc tutaj nie ma powiadomienia. Sobie wyjdzie, zresztą to jeszcze o. Co tu jest, co zaczyna jest? A, to jest nowa wersja interfejsu. Ja tu z XFCE interfejsu graficznego korzystam. Polubiłem go bardzo, bo zobaczcie, on jest po prostu przyjemny. Łatwo się odnaleźć, wszystko jest elegancko. Nie ma z tym żadnego problemu. Przyjemnie. Dobrze, to taki króciutki odcinek, bo staram się co środę dla was zamieszczać odcinki. Myślę, że już wrócimy normalnie do jakichś konkretniejszych odcinków. I jeszcze w marcu będą nowe typy live'ów na Twitchu. Techniczne. Bardziej zagłoski techniczne. Z Linuxa na żywo zagłoski i z innych tam różnych testów. Tylko czekam na pewien urządzonko, żeby to fajnie dla was przygotowywać. Na oddzielnym sprzęcie będę działał. Ten mój komputer będzie streamował. Więc zapraszam. ZZTV. Na Twitchu. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i widzimy się za tydzień.